jest nam. Sława Jezusu Chrystusowi. Sława na wieki, witajemy matkę. Cześć Boże, siostro, witam. Klasztor Jazłowiecki zniszczony, ale ostatecznie całkowicie powraca do sióstr niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Jeszcze 17 marca Tarnopolska Obwodowa Administracja przekazała Zgromadzeniu Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny część budynku dawnego klasztoru niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Jazłowcu. A 27 marca siostry niepokalanki otrzymały dokumenty na kolejną część zniszczonego klasztoru. Jest to ta część klasztoru, w której w czasach sowieckich mieścił się oddział szpitala. Od dzisiaj siostry stoją przed wielkim zadaniem przywrócenia klasztorowi integralności i dawnego piękna. Jest to dzień, który zapisze się w historii Jazłowca, Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i całego Kościoła Rzymskokatolickiego w Ukrainie, podkreśliła siostra Tytiana Czop, przełożona klasztoru niepokalanych w Jazłowcu. Na spotkanie oficjalnie przybył metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki wraz z biskupem pomocniczym Edwardem Kawą, przedstawicielami władzy państwowej i samorządu terytorialnego, był także obecny konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku, pan Sławomir Misiak. Niech wszystkie pomieszczenia tego zabytku kultury o znaczeniu narodowym służą dobru ludzi i chwale Boga, powiedział w swoim przemówieniu zastępca głowy Tarnopolskiej Administracji Obwodowej Wiktor Ustenko podczas oficjalnego przekazania dokumentów siostrom niepokalankom. Zrujnowana część klasztoru, znajdująca się dziś w stanie zaniedbanym, wysiłkiem organizacji kościelnych i charytatywnych zostanie naprawiona. Teraz tam przyjmują kilka rodzin uchodźców ze wschodu Ukrainy, czyje domy zostały zniszczone przez wojnę. Siostry przyznają się, że znalazły już ludzi dobrej woli, którzy są gotowi zapłacić za nowy dach. Niemniej jednak renowacja całego zespołu klasztornego wymaga znacznych środków. Dlatego siostry apelują do wszystkich o pomoc w pracach technicznych. Dobrze, dziękuję. Dobrze, dziękuję. Dobrze, dziękuję. Ważką pracę poznałem, że to wszystko, co było zwierzone, co je, no my to rachujemy jak czudo, tak że to nie jest, więc to dziękujemy, że on stał uczestnikiem tego czuda. Zapał, żeby zawsze motywuje te i odnych, i drugich, i to, myślę, jeszcze jest dla nas tylko wielkim darem. I to, że wasze zasłony jeszcze dzisiaj mogą być na tej uroczystości. Wika, Wiktoria. Wika też się zniemaje, tak? No. Людей є, і ще діти. Ось восьмою вечором всі діти приходять до неї, коротка молитва, і всі комурки, телефони залишають в кімнаті і ранком після школи забирають. Так же. Кімнату. Запрошуємо на обід. Добре. Ще будемо сходити. Бабця Вала. Звідки бабця? Сіверськ. З Донбасу, так. Сіверськ. Отца и Сына Святого Духа. Аминь.